Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze. Co to są środki gaśnicze? To są wszystkie substancje, które hamują procesy spalania. Tak w dużym skrócie. Każdy oczywiście środek gaśniczy ma różne mechanizmy gaszenia, ale z reguły jeden z nich jest dominujący. Na jakie środki gaśnicze się dzielą poddziedziny? Jest to przede wszystkim woda, proszki gaśnicze i dwutlenek węgla. To takie główne środki gaśnicze. Woda, mgła, piana gaśnicza, oczywiście też piana składa się z wody, stąd też jest w tej podgrupie, i zwilżacze. Zwilżacze są to środki, które zmniejszają napięcie, co pomaga wnikać tej wodzie, temu środkowi gaśniczemu, jeszcze lepiej w ten materiał. Proszki typu ABC, BC i D, dostosowane do grup pożarów, no i dwutlenek węgla. Mechanizmy chemiczne i fizyczne. Fizyczne to myślę te bardziej takie, które jesteście w stanie zauważyć. Jest to ochłodzenie materiału palnego lub strefy spalania, odizolowanie materiału palnego od tlenu i obniżenie stężenia tlenu poniżej wartości. Czyli wszystko działa na zasadzie tego trójkąta spalania. Tutaj między innymi odizolowanie materiału palnego, no to rezygnujemy, usuwamy ten utleniacz z tego trójkąta spalania, no i wtedy już nie ma możliwości, żeby pożar trwał. I chemiczne, czyli to są różnego rodzaju reakcje chemiczne, które hamują proces spalania. Woda. Podobnie, myślę, że tutaj takie główne rzeczy gdzieś tam wyłapię. Mechanizm gaśniczy jej polega przede wszystkim na obniżanie temperatury. Woda nie izoluje tego materiału, ale odcina jakiś tam dopływ powietrza po odparowaniu. Głównie obniża temperaturę, dlatego jest stosowana do gaszenia pożarów ciał stałych, czyli grupy A. Co dodatkowo, wykorzystywana jest także energia strumienia. To też bardzo ważne, żeby ten mechaniczne właściwości tej wody zbijają płomienie, zwiększają przenikanie, czasami coś też, że tak powiem, niszczą przy pożarach na przykład lasów czy jakichkolwiek gruntów, no to wtedy też fajnie tą wodą jest, że tak powiem, przeorać te pogorzelisko. Zalety: łatwo dostępna, niska cena, przyjazna do środowiska. Wady: no powoduje straty popożarowe, zawilgocenie, no i stosowanie jej przy minusowych temperaturach jest troszeczkę utrudnione. Przeciwwskazania: metale, z którymi wchodzi w reakcję, słód, potas, tego typu rzeczy. Ciecze palne lżejsze od wody, dlatego że w tej sytuacji możliwe jest wykipienie cieczy. Olej i tłuszcze, czyli jeżeli olej na patelni się przypali, no to wtedy wodą też takiego czegoś nie gasimy. Kwasy, różnego rodzaju takie niebezpieczne substancje też staramy się wodą nie gasić. Urządzenia elektryczne oczywiście. No i co też ważne, jeżeli mamy jakieś znaczące wartości materialne, kulturowe, jakieś techniczne, użytkowe, różnego rodzaju maszyny, no to staramy się też tą wodą tam nie działać, ponieważ no, powoduje to straty ze względu na niszczące działanie wody. Prąd wody, zapamiętajcie ten podział. Prąd wody dzieli się na zwarty i rozproszony, i rozproszony dopiero dzieli się na kroplisty i mgłowy. Czyli prąd dzieli się na dwie dziedziny, no i ta jedna z nich dzieli się jeszcze na dwie. Zwarty, rozproszony, rozproszony na kroplisty i mgłowy. Zwarty, czyli działka, prądownice, duża energia, duży zasięg rzutu, nie ma takiego odparowania tej wody, co też powoduje bardzo duże straty. Znaczna odległość to bardzo duży plus. No i prąd rozproszony, wysoka skuteczność gaśnicza, ponieważ jest bardziej rozdrobniona ta woda i ona łatwiej odbiera ciepło, łatwiej odparowywuje, a na tym właśnie nam zależy. Mniejszy zasięg, czyli trzeba podejść bliżej,
przy prądach mgłowych nawet do kilku metrów, więc środki ochrony też muszą być dostosowane. No i tak jak już wcześniej mówiłem, osadzanie pyłów, czyli te materiały włókniste, sypkie, najpierw prądem rozproszonym. Bardzo fajnie odprowadza ciepło, wchłania tą temperaturę, odparowywuje. Bardziej działa przestrzeń, czyli możemy sobie wypełnić całe pomieszczenie. Ciekawostka, tak zwana hydrowentylacja, czyli za pomocą prądu mgłowego, kroplistego, bardziej mgłowego, oddymiamy pomieszczenie. Działa to jak taki wentylator. Ten dym zabiera się, że tak powiem, razem z tą wodą i w ten sposób oddymiamy sobie pomieszczenie. Niestety niewielki zasięg, brak odporności na jakieś ruchy powietrza, koliduje nam to działanie. I tutaj mamy pokazane, jak to wygląda. U góry A, prąd zwarty, kroplisty i mgłowy. Oczywiście prądy rozproszone można podawać nie tylko z jakichś prądownic. Działka też mają taką możliwość, mają regulację. Kolejny sprzęt z armatury, który już używaliście. Zasłony czy też kurtyny wodne, ograniczanie jakiejś strefy, obrona jakichś obiektów, czy też w zdarzeniach chemicznych robimy sobie taką barierę. Zasady operowania prądami. Zawsze albo na równi, albo wyżej. To w zasadzie powtarza się. Zwróćcie uwagę na te straty, na te lanie wody w dym. No nie jest to jednak dobre. Jeżeli gasimy w pionie z góry na dół, przy różnego rodzaju płaszczyznach poziomych, tutaj widzicie też, jak to wygląda, jak to powinno się robić. Po raz kolejny mowa o tych materiałach sypkich. Zwracam na to uwagę, prądy rozproszone przy materiałach sypkich i strzępiastych. Rozbiórka, jeżeli nie widzimy. I piany. Piana, co wchodzi w skład piany? Przede wszystkim roztwór środka pionotwórczego, czyli środek pionotwórczy zmieszany z wodą i w urządzeniu, czy to prądownica pionowa, czy wytwornica, czy generator piany lekkiej, dochodzi jeszcze powietrze i w ten sposób te trzy elementy łączą się w pianę. Środek pionotwórczy, no to jest to właśnie ten, przykładowo Ludwik kuchenny, to jest też, z tego możemy wytworzyć sobie pianę po zmieszaniu z wodą. Jesteśmy w stanie domieszać powietrze i w ten sposób podać pianę. Piana lekka, średnia, ciężka. I teraz, co chciałbym, żebyście zapamiętali. Piana lekka, liczba spienienia. Jest oczywiście określona takim wzorem, którego nie chcę Wam tutaj teraz przytaczać, ale liczba spienienia powyżej 200. I pianę lekką wytwarzamy z generatorów piany lekkiej. Powyżej 200 generatory piany lekkiej. Bardzo mały zasięg, jest to bardzo taka obszerna piana do pożarów pomieszczeń, żeby wypełniać na powietrzu. No, będzie nam ją najprawdopodobniej zmuchiwać. Średnia. Schodzimy z liczby spienienia od 20 do 200 i wytwarzamy ją pomocą wytwornic pianowych. Troszeczkę możemy dalej już sobie odejść, gdzieś tam na zewnątrz możemy sobie nią podziałać. Ale zasięg też kilka metrów. No i piana ciężka do 20, liczba spienienia do 20 za pomocą prądownic pianowych. To już jest dosyć taka gęsta ciecz, zasięg rzutu jest o wiele większy, na dworze nie ma sprawy, możemy sobie jej używać. Zastosowanie pian gaśniczych, tutaj macie jeszcze grupy pożarów, A ciał stałych, B pożary cieczy,
i jakie środki powinniśmy używać. No to tak bardziej w ramach ciekawostki, jest to dosyć taki zagmatwany temat, także nie chcę wam zaprzątać tym głowy. Zalety i wady pian. Piany mają to do siebie, że izolują, czyli woda spływa, piany jednak zostają na tej powierzchni, odbierają ciepło, izolują, blokują dopływ tlenu. Niestety niszczą sprzęt, no te środki są takie dosyć żrące i na skórę, na oczy, powodują straty. Tutaj mamy przykład podawania piany ciężkiej z działka. Przypominam, do 20, liczba spienienia do 20 i prądownice pionowe, czy też działka wodno-pianowe też mogą podawać taką pianę. Prądownica. Piana lekka, tutaj taki specjalny rękaw, jak widzicie, trochę tego jest. Trzeba podejść blisko. Kilka zasad odnośnie podawania piany gaśniczej. Jeśli chodzi o gaszenie tych zbiorników, już też mówiłem, że staramy się zlewać po ściankach, gdzieś od tyłu. Ona się rozpłynie. Jeśli kładziemy na konstrukcję pionową, od dołu układamy tą warstwę tej piany takimi zamaszystymi ruchami. Odpowiednia ochrona osobista, po raz kolejny o tym już mówimy. No i tak jak już wspominałem, piana lekka bardzo fajnie działa w pomieszczeniach, żeby wypełnić całe pomieszczenia. Pamiętajcie też o tym, że po użyciu sprzętu pianowego te węże cały czas mają ten środek, prądownicę. Warto jest to przepłukać później czystą wodą, aż do momentu, kiedy przestanie ta piana lecieć, kiedy będzie leciała sama woda. Nie kierujemy prądów wody na miejsca, gdzie położyliśmy pianę, no bo będziemy po prostu niszczyć to, co zrobiliśmy. Proszki. Ciężki temat, ale myślę, że tak skrótowo powinniście coś na ten temat wiedzieć. Proszki dzielimy na proszki ABC, BC i proszki typu D. Oczywiście jest to związane z grupami pożarów. Jak to wygląda ABC i BC? Mechanizm chemiczny. Tam zachodzą reakcje chemiczne, które hamują proces spalania. I fizyczne, czyli zasypuje się proszkiem ten materiał, co też odcina dopływ tlenu do miejsca pożaru. Proszki typu D, tylko działanie fizyczne i izoluje płonący materiał od utleniacza, od tego powietrza. Pożary ciał stałych grupa A, pożary cieczy, paliw grupa B, gazy jest to grupa C i grupa D, czyli metale. I tutaj mamy dopasowane zgodnie z tym oznaczeniem, co widnieje też na gaśnicach, mamy oznaczone dane środki gaśnicze, proszki do grupy pożaru. Zalety. Szybki proces gaszenia, łączy się te działanie chemiczne, fizyczne. No i oczywiście urządzenia elektryczne. Mogą być, gaśnice mają specjalne oznakowanie, że może być gaszone urządzenie elektryczne pod napięciem. Po raz kolejny zasady posługiwania się prądem proszku. Tu ważna rzecz, ten trzeci punkt z wiatrem. Nie chcemy, że w momencie, kiedy uruchamiamy gaśnicę proszkową, wszystko idzie na nas. Nieprzyjemny taki smak w ustach gdzieś tam potem się robi. Także idziemy z wiatrem, czyli wiatr w plecy od strony nawiecznej. To, że można gasić urządzenia elektryczne, nie oznacza, że możemy sobie pozwolić na wszystko, także zachowujemy oczywiście cały czas tą rozwagę. Nie podchodzimy za blisko. Dwutlenek węgla, kilka właściwości chemicznych, bezbarwny, cięższy od powietrza, bez zapachu, niepalny.
Jak działa? Obniża stężenie tlenu, wypiera ten tlen w otoczeniu, a jak dobrze wiecie, mamy trójkąt spalania, zabraknie jednego elementu, no i kończy się spalanie. Obniża poniżej 14%, to już nie daje możliwości, żeby spalanie trwało. Zalety i wady. No i reguły odnośnie gaszenia. Tutaj jest napisane, że nie gasimy palącej się na człowieku odzieży. Gasimy. Tam jest niska temperatura w momencie, kiedy ten gaz wychodzi, jednak no jeżeli na kimś się pali ubranie, no to nie możemy oczywiście dobierać środka gaśniczego, jeżeli mamy tylko taką gaśnicę. Jeżeli mielibyśmy coś innego, jak najbardziej, można tam pomyśleć. Ale jeżeli mamy tylko i wyłącznie gaśnicę na CO2, no to używamy, no chcemy uratować czyjeś życie, także nie sugerujemy się tym, że jakieś zamarzanie czy coś w tym stylu. Dziękuję bardzo.